Co tam? Petów się zachciało robić. Dobrze trafiłeś. Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię na moim kanale. Jak można stwierdzić po tytule, będzie to film o szafirowym baśniowym smoczydle. Ostatni update bardzo usprawnił trenowanie pupili. O ile wcześniej system był bardzo losowy, tak teraz mamy ogromną kontrolę nad tym, jak nasz pet będzie wyglądał i jakie bonusy będzie nam dawał. Opowiem, dla kogo jest szafirowe smoczydło, pokażę Wam kilka przykładowych buildów. Oczywiście, zanim przejdziemy do konkretów, zachęcam do pozostawienia suba z dzwonem oraz łapki w górę. Nie bądź... Poszczególne buildy czy talenty do bohaterów możecie znaleźć na Discordzie, jeśli ktoś byłby zainteresowany. No i bez przedłużania przejdźmy do naszego pupila. Na początek parę słów ogólnych o tej bestii. Po pierwsze, jest to pet dla jednostek magicznych. Jego główne atrybuty to inteligencja, duch oraz szczęście. Ewentualnie można gdzieś tam wcisnąć zwinność. Ale bazujemy na pierwszych trzech i chcemy, żeby te trzy atrybuty były jak najwyższe i pod nie dobieramy umiejętności dla peta. Po drugie, lata. Można go używać zarówno w jednostkach latających, jak i naziemnych. Jest to pet dosyć uniwersalny, sprawdzi się w każdym magicznym legionie. Z taką niewielką uwagą, że nie do każdego bohatera będziemy chcieli każdy skill, ale o tym w dalszej części. No i po trzecie, nie wiem jak to zrobicie, ale postarajcie się mieć 310 inteligencji minimum. Z tego względu, że skill, którego ten pet może się nauczyć, czyni z niego niemalże trzeciego bohatera w legionie. Słowem wstępu, zanim zaczniemy, miejcie na uwadze, że konkretne liczby, które Wam pokażę, mogą się różnić u Was, bo są zależne od tego, jakie Wasz pet ma atrybuty. A tak prezentuje się pierwszy build pod obrażenia peta i pod kontynuację. Build oczywiście pokażę Wam na talentach i umiejętnościach trzygwiazdkowych, bo do tego wszyscy będziemy zmierzali. Ale tak naprawdę trzygwiazdkowe talenty to bardzo daleka przyszłość. Na dwugwiazdkowych umiejętnościach można już zrobić naprawdę bardzo dużo. Jak możecie zauważyć, talent peta, czyli rozkwit bólu, na trzech gwiazdkach ma obrażenia rzędu 460 obrażeń, co jest naprawdę dużym współczynnikiem jak na peta. Ale jeśli to na tobie nie zrobiło wrażenia, to spokojnie, ten build dopiero się rozkręca. Drugą umiejętnością, która czyni tego peta naprawdę bestią, jest rozszczepiony rozkwit bólu. Najlepiej jakbyście mieli 310 inta w górę, żeby uderzyć nawet do trzech legionów wroga za jednym razem. Trafienie trzech legionów tym współczynnikiem daje nam obrażenia rzędu ponad 1300. Dla porównania, Bertrand na pierwszej umiejętności ma dokładnie taki sam współczynnik, a to dopiero druga umiejętność u peta. Trzecią umiejętnością, jaką nauczyłbym naszego pupila, byłaby kontynuacja, która daje nam 40% szans na drugą aktywację umiejętności wpadania w szał peta po 2 sekundach o wartości 66%. Byłby to współczynnik obrażeń o wartości 300, ale spokojnie, mamy jeszcze dwie umiejętności pod kontynuację. Dopiero po zapoznaniu się z nimi zrobimy niewielką matematykę. Czwarta umiejętność, super kontynuacja, czyli dodatkowe 40% szans na aktywację kontynuacji. Piąta umiejętność to bezwzględna kontynuacja, która daje naszej kontynuacji szansę na kryta o wartości 33%, czyli raz na 3 uderzenia nasza kontynuacja uderzy krytycznie, zwiększając swoje obrażenia o 150%. Szósta umiejętność to magiczny los, kolejne 33% szansy na kryta. Tym razem działa to również na talent, więc w tym momencie nasz talent ma 1/3 szansy na uderzenie krytyczne, a nasza kontynuacja ma 2/3 szansy na uderzenie krytyczne. Siódma umiejętność to rezonans, który zwiększa wszystkie obrażenia magiczne peta o 27%. Wszystkie obrażenia, to znaczy talent oraz obrażenia od kontynuacji. W tym momencie nasz talent będzie miał współczynnik obrażeń o wartości 584, obrażenia dla trzech legionów,
z czego mamy 1 trzecią szansy na kryta o współczynniku 876, plus dochodzi do tego kontynuacja za 385 współczynnika obrażeń, która ma 2 trzecie szansy na kryta o wartości 577 obrażeń. Bardziej spostrzegawczy mogli zauważyć, że mamy tutaj dosyć sporo krytów, dlatego warto zwiększyć obrażenia krytyczne za pomocą umiejętności Magiczne Duchy, która daje nam plus 92% do obrażeń krytycznych. W tym momencie kryt z talentu bije za 1412 obrażeń. Pupil zbudowany w ten sposób, gdybyśmy walczyli z 3 legionami wroga, zadałby obrażenia o współczynniku 2580 obrażeń, a potem dochodzi do tego kontynuacja z podwójną szansą na kryta. W porównaniu do talentu będzie to współczynnik obrażeń o wartości 2245. Ale warto zaznaczyć, że na kontynuację macie w tym momencie 80% szansy, więc szansa jest bardzo duża, ale nie zawsze się aktywuje. Ale gdy kontynuacja aktywuje się wraz z talentem, a szansa na to jest dosyć duża, bo to 80%, zadamy obrażenia o współczynniku 4825 obrażeń. Taki pet, nie oszukujmy się, jest to One Man Army, ale potrzebujemy wysokich atrybutów i 3 gwiazdek na każdej umiejętności. Wiem, że nie będzie to łatwe, ale gdybyście mieli 2 gwiazdki na każdej umiejętności na talencie, to te wszystkie obrażenia moglibyśmy zmniejszyć około połowę, co też jest bardzo dobrym wynikiem. Tylko taka mała uwaga ode mnie, pamiętajcie, żeby tej inteligencji mieć ponad 310, żeby móc atakować do 3 legionów wroga. Jest to build do takiego ogólnego magicznego legionu, który zawsze będzie coś robił, ale jak widzicie z boku jest tutaj gwałtowny rozkwit bólu, do którego w tym momencie przejdziemy. Może najpierw zobaczmy, co ta umiejętność robi. Za każdym razem, gdy wywołujesz poparzenie, zamrożenie lub usiedlenie u wrogich legionów, rozkwit bólu, czyli nasz talent, zadaje więcej obrażeń podczas następnego użycia. Premia do zadawanych obrażeń w wyniku rozkwitu bólu wynosi plus 7%, maksymalnie do 40%. Oczywiście jeśli macie 2 bohaterów, którzy poparzają, zamrażają lub usiedlają, ten bonus na jedną rotację skilli będzie wynosił 14%. Jeśli będziecie walczyli z takimi bohaterami, którzy mają takie efekty, wtedy będziecie mogli wystakować tę umiejętność w ciągu mniej więcej 30 sekund walki. Teraz pokażę wam troszkę matematyki. Pamiętacie, że w pierwszym buildzie zadawaliśmy łączne obrażenia do 4800, ale z gwałtownym rozkwitem bólu, jeśli zamienimy go z bezwzględną kontynuacją, w takim wypadku będziemy zadawali obrażenia o współczynniku 5760. Jak widzicie, ta umiejętność jest dużo mocniejsza, ale musicie najpierw tę umiejętność wystakować. No i oczywiście musicie mieć bohaterów, którzy mogą wystakować tę umiejętność. Na ten moment mamy 4 bohaterów, którzy mogą to zrobić. Jest to Lilia, Velen, Valdir bądź Alvin. Poniekąd można powiedzieć, że jest to pet dla tych bohaterów, ale ze wcześniejszych obliczeń mogliście zauważyć, że te obrażenia o współczynniku 4800 również są spore i mogą się sprawdzić w każdym typie magicznych jednostek. Tak by prezentował się ten drugi, najmocniejszy build. Tutaj jeszcze bardzo ważna uwaga do pierwszego buildu. Możecie tutaj użyć harmonii żywiołów zamiast rezonansu. Spowoduje to, że wasze obrażenia będą jeszcze większe, ale z mniejszą częstotliwością, bo będą zależne od tego, czy uderzycie krytycznie. Dlatego rezonans jest bardziej bezpieczniejszą umiejętnością, ale harmonia żywiołów jak najbardziej w tym buildzie może się sprawdzić również dobrze. Natomiast w buildzie z gwałtownym rozkwitem bólu nie możemy już jej użyć z tego względu, że byłaby to 4 umiejętność pod inteligencję. Dlatego ten build wygląda w ten sposób, że pozbywamy się wskaźnika krytycznego dla kontynuacji i dodajemy sobie obrażenia dla talentu.
trzeci build to build pod Legion, ale tutaj już nie mogę obliczyć konkretnych wartości. Jest po prostu zbyt dużo zmiennych. Żeby tutaj coś obliczyć, musiałbym znać wasz atak, atak wroga, obronę wroga, waszą obronę, mnóstwo rzeczy. A co do samego buildu, to pamiętajcie, że ten build ma tę przewagę nad poprzednimi, że działa z każdym waszym atakiem, a w buildzie pod obrażenia peta nasz pupil musi aktywować te umiejętności, więc w walce musimy spędzić około 12 sekund, a z kontynuacją 14-15 sekund, aby te umiejętności się aktywowały. A te wzmocnienia, które tutaj mamy, działają z każdym atakiem. Z ciekawszych rzeczy na pewno możemy sobie tutaj dać wybuchy szału, bo w poprzednim buildzie nie było miejsca na nie, a mogą nam zagwarantować 73 punkty szału, więc całkiem sporo. Mamy również magiczny puls, który zwiększa nasze obrażenia krytyczne od umiejętności bohatera. Mamy grom z jasnego nieba plus 3,5% do ataku magicznego Legionu. Gruczoł z trucizną jest bardzo mocny. Przewodnictwo światła, które podnosi nam współczynnik krytyczny o 3%, więc idealna umiejętność dla Velena, który ma całkiem sporo tej szansy na kryta sam w sobie. Ale czy jest to lepszy build od tego pierwszego? Naprawdę ciężko stwierdzić. Żeby rozwiązać tę zagadkę, musielibyśmy walczyć dwoma identycznymi legionami, bohaterami. Musiałyby się różnić tylko buildy petów, a jak wiecie, ciężko takie testy, bo nikt w ciemno nie chce budować peta tylko i wyłącznie dla testów. Dlatego osobiście sugeruję wam zrobienie tego buildu dla Waldyra Velena, Lili Velena. Tego buildu na pewno nie będziecie żałowali. Oczywiście możecie zrobić sobie hybrydę jakąś, ale w przypadku magicznych petów wolę iść all in, albo w obrażenia od peta, albo w obrażenia pod Legion, z czego, jak dobrze wiecie, wybrałbym obrażenia pod peta. W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że komuś pomógł, rozwiał jakieś wątpliwości. Trzymajcie się, elo!